Ej, ten siniak wyglądał gorzej, jak ostatnio się przyglądałem. Jakieś wybitne zdolności regeneracyjne powiązane z odpornością na wirusa? Może ostatnią kartą superbohaterami będzie Ellie? Nie, to by był niezły twist. Ślady krwi prowadzą tu. Ale czy ja nie byłem tu? Świeża krew. Jednak nie. Świeża krew, może w ten sposób. Mówię, że mógłbym nasłuchiwać. Ale dwie tabletki na minimalnym ryzyku. Ale szurasz. Okej, to się przyda, oczywiście. Znaczy nie, żeby to była jakaś niezdrowa ciekawość, ale warto by było chyba przetestować po prostu, jak się pali żywy człowiek. Tu mam na maksa, więc to jak najbardziej użyjmy. I bombę ogłuszającą też sobie może gdzieś tam kiedyś rzucić. No czemu by nie? Dobra. Dawajcie nożyczki ogólnie rzecz biorąc. Dobra, ćwierć szmaty. Znaczy, że Eli te wszystkie kawałki szmaty powiąże i faktycznie sobie skręci Mołotowa, wiemy dobrze, że nie. Tu był alkohol. Wyłapany za pleców. Nie, ale na krótkim dystansie... No czego ty tam szukasz? Dobra, ale na krótkim dystansie nie ma co walczyć Mołotowem. To by się mogło źle dla Eli skończyć. Lepiej jest shotgun. Dobra, czyżby by zarażony wbiegł na górę? No to wygląda. Serio. Nie wiem, czy strzelba jest najbardziej... Sorry, machałem troszeczkę na oślep, nie widziałem, skąd nawet wyleciał, nie? Ale takim oto sposobem mamy po rurce. Masz go? Tak, i nawet krew na ekranie w prawym narożniku, nie wiem, czy widzicie. Serce mi wali. Nie, serio, nie wiedziałem nawet skąd wyleciał. Znaczy, nie tam, gdzie byłem, czyli wyleciał stamtąd. Ale jak to zrobił? No... Niestety to nam umknęło. Wybrałem lewą ścieżkę. Ohoho, to chyba się fajnie teraz splączę w jedną całość. Ten oto kij. I ulepszenie. Aha, chyba tam nawet coś kliknęło. Specjalnie. Aha, przywracam pełną wytrzymałość broni białej. Aha, czyli jednak tutaj miałem rację. Dobrze mi się przypomniało ostatnio. I zwiększę zadawane nią obrażenia. Dobra, czyli jeszcze warto... Parę razy walnąć tym kijem, zanim go ulepszymy. Ewentualnie potrzebujesz na coś jeszcze lepszego. Ej, w sumie bym tam wszedł, szybko go podniósł, to może bym przetestował już na tym zarażonym. I 6 tabletek. Rozumiem też, że coś mi powiadomi, że będę mógł wykonać ulepszenie pewnie. Prawda? No skoro tak było teraz z kijem. Pewnikiem przymocowanymi do niego nożyczkami, bo tak to pewnikiem się skończy. Ludzie na gminie trzymają pociski do Magnum. A mamy ich już łącznie 9. Ale to chyba nie jest nawet w pobliżu maksa, prawda? Okej, tu full, tutaj 7. Dobra, strzelby w sumie można by było zamienić. Na tą broń. Raczej teraz w obrębie domostwa nie będziemy się wracać, choć w sumie... Może to może przeładować? Można. Do 6! Chciałem powiedzieć, że do 4! Ale faktycznie, ale to ulepszaliśmy właśnie. Nie, przyjrzyjmy się jeden ostatni raz. Czy na pewno wszystko wzięte? Czy wszystko wymacane trójkątem? Ej, po co drzwi przechodnie do łazienki? No dobra, toaleta... W sumie dwa z lewy. Okej, dobra, no ale w dalszym ciągu po co... Dwoje drzwi. Można wejść bezpośrednio z sypialni i z korytarza. Aha, wielokrotny... no dobra, ma to jakąś tam funkcjonalność. Niech będzie. Ale z reguły na po cholerę. Równie dobrze ci z sypialni mogliby po prostu otworzyć te drzwi od sypialni i wejść do łazienki. Nie, dobra, ale serio, architektura... Nie, to nie ten moment. Przecież bym był zarażony. Ale nie widziałem go. Dostał dwa ciosy rurą, padł. Ja teraz już mam kij. Czy coś się wydarzyło? Nad pierwszym machnięciem było na oślep, przypominam. Ale to wygląda jak progres. Tamten basen zaliczyliśmy, a tu... To wygląda na tym większy progres. Capitol Inn.
Czyli pokoje pewnikiem nawet na godziny. Możliwe do wynajęcia. O, delikatny pop-up. Ale przypominam, to jest zwykła PlayStation 4. Ale tutaj już byliśmy. W tym kawałku. Aha, i nawet sprawdziłem chyba tą ciężarówkę. Ale upewniając się. Aha. Moja stopa w niej postała. O, o, o. Ale widać wnętrze. To znaczy, że pewnikiem można tam jakoś wejść. Nie wiem, co sądzicie. No, po co modelowaliby coś, co nie miałoby totalnie użytku. Okej, wiem, że tutaj latami i tak dalej. Ej, podsadzisz mnie? Jest taka opcja? Jest taka możliwość? Mogę łapyć? Nie. Nie, ale serio, kurde. No... Wiesz, że będę miał zawsze w nadmiarze? Tego. Przyłapali na gorący. Czyli po prostu dla lepszego wyglądu. Oj. Tam znowu coś w okienku się dzieje po lewej. Nie wiem, czy widzicie. Aha. No, dobra. Może jakiś paczyk? Coś? Ja ale są niewidzialne. A mogłaby po prostu cegła wlecieć do środka. Ale to wygląda serio jak model 3D w środku. Jakby autentyczne wnętrze, a nie JPEG. Dobra, nieważne. Nie psujmy sobie imersji, bo zaczynam ją sobie psuć delikatnie takimi rzeczami. Choć w dalszym ciągu, moim zdaniem, póki co jest to jedna z lepszych gier. Zresztą to jest The Last of Us Part 2. No, to nie jest kiepsko. Nie, tu się czepiam się na siłę tak naprawdę. Wygląda w miarę spokojnie. W miarę. Ale widzę wysoką trawę. Stop. Wysoką trawę. No, sorry, będziemy tak? No, serio, już mam na tyle dobry wzrok, że odczytałem to stamtąd. Okej, może coś jeszcze? Zanim wejdziemy. Może jakaś znajdźka, może naboje, no, cokolwiek, byleby nie zarażeni albo ludzie, tak po prostu. Bonus. Znowu krzaki, których nie można sforsować w żaden sposób. O, w tej bocznej alei. O, stop. Spójrz na to. Na co? Seattle zamieniło jednego gównianego przywódcę na innego. W sumie na to wychodzi, nie? Ale co to mam dokładnie? Może mieć lat. Co najmniej kilka. Pewnie postawili to, jak tylko zaczęła się ta afera z wojskiem. All WF soldiers, instructions must be followed. Najpierw epidemia, potem Fedra, a potem wilki. Ciekawe, ile osób zostało, żeby dołączyć do tych wilczych zjebów. Dobre pytanie. Nie, ale autentycznie wygląda na to, patrząc na te reguły, że zamienili militarny reżim na militarny reżim. Brawo. No chyba, że też nie widziała na ściana, ale wierzyć mi się nie chce. Ale dobra, tak wejdziemy od, mówiąc brzydko, od dupy strony. Czyli po prostu od tyłu. Ale znowu krótki dystans, więc hehehe. Nie, no dobra, muszę czytać. Czy muszę wcisnąć kwadrat. Dobra, shotgun najcichszą z broni to nie jest. Co nie? Ej, ale dobra. Jakiś inny dźwięk podnoszonej tabletki, czyżby już wystarczyło? Nie, zaraz to sprawdzimy. A w sumie od razu. Nowe lokacje, czemu by nie? Tak, mam. Czyli to był ten inny dźwięk. Szybkość lubię nasłuchiwania, 2. Czy można spożytkować je na coś innego? Można. Ale to mi jest totalnie niepotrzebne. Kolejny podręcznik, obym go znalazł. Dobra, 100% prędkości ruchu, czyli podejrzewam, będziemy poruszać się normalnie. 16, a tutaj 60. Dobra, jedyne 44. Poczułem się problemy mojej górnej roży i musiałem sobie to szybko przeliczyć, czy na pewno to prze... Tak, 44 plus 16 równa się 60. Tak. Prosta matma. Nie, inaczej odnośnie matematyki, no na poziomie inżynierki... Dodawanie, odejmowanie... Tak jest, występuje, tak. Dodawanie, odejmowanie całek, macierzy, super. Limesy, cholera jasna, ale znane. I notabene na kolejnych egzaminach z innych przedmiotów już wymagane. Więc uwierzcie, jak było trudno dostać się na ostatni rok. To właśnie na jeden z ostatnich semestrów, o tak to określmy, bezpieczniej, tak bardziej politycznie. Ej, dobra, może dodać, że dół przeczesałem? To nie było chyba jedyne otwarte, może to?
Trójeczka zamknięta. Tutaj śmieci, więc... No, inaczej. Ktoś by tam mógł się chować po prostu w ramach żartu. Podrzucono mu parę worków ze śmieciami. No, też tam mogło być, ale chyba nie. Nie, śmieci o progresem, ale chyba to jeszcze nie progres. Chyba, że tutaj dojdzie do sceny tortur. Jeśli oczywiście takowa będzie, no bo dziewczyny mogą spękać zawsze. Może to być jodpek. Ale przeczeszemy zaraz górne piętro. W sumie jesteśmy uzbrojeni w kij baseballowy. I tutaj można bankowo zaskoczyć. I tu już śmierdzi progresem. Czyli jeszcze nie, dajcie mi chwilkę. Ktoś zostawił wejście łóżkiem. Pomysłowe. Dobra, czyli liczę teraz po cichu, że tamte kondygnacje, które ominęliśmy wcześniej w synagodze... Nie, to nie była synagoga, przecież synagoga nie ma tyle pięter. No ale tam, gdzie byliśmy wcześniej, tam, gdzie pominięto sobie kondygnacje przeze mnie, że tam faktycznie nic nie było. Ten kosz można bankowo przesunąć. Tylko nie złam nogi, Eli, proszę cię. Ale to już chyba był ten szczyt wysokości. Co chcesz zrobić? Utknął. To pomóż. A może byś pomogła? Co ty na to? Nie? A szkoda. Dwójkę zawsze raźniej. To mogłaby być nasza tam, nie wiem, druga, trzecia randka. Co teraz z nim zrobisz? Wrócę za sekundę. Zostanę tam. A, super, czy nie piszesz się na tą randkę, rozumiem? Dobra, oby się jej nic nie stało. Dobra, może nie butelka. Może jednak strzelba. Mam nadzieję, że nie będę musiał jej użyć. Jestem w pojedynkę. Ale już zarażone spotkaliśmy na swojej drodze. Szczerze, boję się to przeczytać. Tak naprawdę. W ostatniej nocy nas okradziono, to był Jimmy. Mam nadzieję, że zrobił to sam. Jeśli jesteście w trudnej sytuacji, możesz mi o tym powiedzieć. Ty i twój syn nie jesteście mi obojętni. Teraz musimy sobie pomagać bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. W mieście i tak już grasuje wielu przestępców. Kurde, wspaniała umyślność i empatia ze strony okradzionego. Ale pewnikiem dobrze się to dla niego nie skończyło, niestety. A szkoda. Powstaje takie poczucie niesprawiedliwości, jak gdyby. Bo człowiek zachował się dobrze, a takich, no powiedzmy, 60% przypadków spotyka go właśnie gorszy los. Bo ludzie wykorzystują ufność i dobre serce. No, taki gatunek, homo sapiens, no, sorry. A może wyskoczy z szafy? A zanim dam mu taką szansę. Podręcznik. Co my tu mamy? The Inner Black of Notre Dame. Dobrze czytam? To jest po prostu dzwonnik. Dobra, może na zbliżenie wy to dojrzeliście. Ja nie będę się aż tak bardzo zbliżał do telewizora. Dobra, może faktycznie, jeśli już to wyskoczy z szafy. Jedna tabletka. O, dobra, już druga. O, już trzecia. No nie mówisz trzy po prostu o siebie, tak na, do podniesienia na raz. A zresztą, dobra, narzekam, znowu. Na prawdopodobnie regeneracji. Znaczy, na pewno póki co chyba wzbudzają co największe emocje. Tak też można, powiadasz. Nie, akurat to ramię było dobrym ramieniem. Nie, w zasadzie wygląda zbyt podejrzanie, ale... co my tu mamy? Kolejny rodzaj bomby. Co kurwa, co? Ten cień. Bomba? Miny pułapki. Uuu. Okej. Okay. Nieźle zrobione. Dobra, serio, on już wyskoczy, kiedy wyskoczy. Zbyt podejrzanie. Może. A może jak podejdzie dopiero. Dobra, ale z tej szafy nie spuszczę wzroku. No dobra, już spuściłem, już lipa. Nie, na serio, no. A może ją sprawdzić przed? No dobra, kit. Proszę tylko, no, niech tu nic nie wyskoczy. Serio, nie widziałem każdego zakamarka. Ale chyba zostanę zmuszony, żeby udać się dalej. Coś, jakoś coś? Nie.
W sumie przebiegło to spokojnie. Plus jeszcze natrafiłem na szufladę, na którą nie natrafiłem wcześniej. 1/4 nożyczek. To się przyda. Warto było? Tak. No. Niezły połów. W sumie. Czy ten kosz się może jeszcze gdzieś przydać? Pewnikiem tam. Ale może też po prostu tutaj z góry. Ale... Może... W ten sposób. Może pewnie twórcy nie przewidzieli, że ktoś podstawi kosz, a później pójdzie skoczyć z balustrady, z balkonu. Też przez balustradę z balkonu. O, w ten sposób. Okej, okay. I tak niby podpucha, że tutaj... A tu nie! I lecimy górą. Jakiś beta-tester pewnie w tym momencie się cieszy, że takie wnikliwe badanie, czy nie ma jakiegoś buga przypadkiem. Ale raczej po prostu tak sobie wydłużyłem. O! A jednak! Coś tam było. Jesteś przez ten kawałek dalej. Czemu kijem, idiotko? Kurde! No teraz to... Mhm. Sroga lipa z tym kijem wyszła teraz. Serio, Eli, no naprawdę. Raz, że kijem, mogłaś go uszkodzić i chyba nawet uszkodziłaś? Nie, nie uszkodziłaś. A, gdzie oni są w ogóle? To moja prędkość w tym trybie wzrosła o 100%. Ale czołgając się, to w dalszym ciągu nie jest szybko. No cię... To ja tutaj się czołgam. A ty wchodzisz na, kurde, dach auta, no proszę cię. No, Tina, kurde. Ej, tam jest, tak po prostu. Ej, a może go to ściągnąć? No, to jest jakiś pomysł. I strzał z oddali. Śmiercionośny. No ci powiem, jest pokusa. Jest, a. No, kurde, ten bankowo dostał. Yeah. No ale serio? Przysiąłbym, że pierwszy strzał był w głowę. Serio. O właśnie, może wspomożesz mnie swoimi pociskami, bo ja już mam tylko 5. A bankowy był tam jeszcze jeden. Ej, czy on tam po prostu nie stoi? Nie trzeba jej bazy? Co za łeb? Dobra, spróbujmy. No i wykrwawiaj się. No, mogłaś lepiej. Serio, kochana, no ej, co jest? Musisz popracować o tym oczkiem. Nie można tak marnotrawić amunicji. Pytanie, czy on jest dalej w trybie widzę cię, czy już sam się chowa gdzieś tam, leczy może... Ej, aby tylko tak totalnie obejść? Z tej strony? Nie, to sobie przyzwyczajenie. Wchodzenia na śmietniki. Ej, on już zaskoczył. W sumie, ej, czemu ja nie nasłuchuję po prostu? Tylko jeśli wejdziemy w kolejną lokację i tam będą następni, to nie chciałbym mieć ogonka za sobą. Zobaczcie, jeżeli gość tu jest, to chyba pójdziemy na niego polować. O kurde, więcej niż jeden. Co nie? Ani mnie, ani Diny. Oj. Prawie. A, dostał czy nie? Nie? Oj, tym razem też nie. O, w dupę. O, w dupę. Ale to był ostatni pocisk. Ej, tam był, gleba. O, można w ten sposób plackiem się rzucić. Ej, dobra, raczej teraz jestem niewidoczny, prawda? No. W tym momencie to mocno testujemy, serio. Mocno. Ja siebie bym zobaczył z dłuższej odległości. Trawa jest zbyt krótka. Zbyt licha. Serio? Nie powiedziałbym, że to było w głowę. Ale okej. No, żeby ratować Dinę. To wszyscy? Chyba tak. Jest akurat tutaj opcja prześlizgnięcia się bezwzględnie jakoś nie wchodzi w grę. Ktoś z nich wygląda znajomo? To jest zemsta, dokładnie. Nie. To oglądamy twarze martwych.
Nie użyłem kija. Rany, ta strefa jest ogromna. Ale podmienimy go na rurę. Odpora. Ej, cholera, nie zrób znowu tego samego. Oby nie. Ja mam ledwo 3, 3 na 4, prawda? Dobrze widziałem, ten ma 4 na 4, ten ma... Aha, i jedno i drugie. Mogę ulepszyć. To jednocześnie ulepszy. W sensie, zamienię ulepszenia, jednocześnie naprawi. O to mi chodziło. Ej, dobra, zróbmy to. Przetestujmy, czy faktycznie ulepsza i naprawia. A stwórzmy, czemu by nie? Oj, ale dużo przyborów trzeba było. Oj, dużo. A ile na to? Mina pułapka. W sumie teraz mogę zastosować, sprawdzić. No, a będzie jakaś grubsza zaplanowana akcja? Czemu by nie? A, i tych składników nie używamy chyba do... No właśnie, tutaj wyjeżdża jeszcze jeden ukryty. A, po prostu potrzeba broni białej. No, jako taką mamy. A w sumie? Czemu nie? Jak wygląda mój ulepszony kawałek rury z nożyczkami? I w sumie dokładnie tak się spodziewałem. Dokładnie tak. I naprawiamy do pełni. Żeby nie było. Do pełna. Do pełni sprawności. Ej, ale tu mamy całkiem sporo. Ale więcej niż 6 nie wejdzie, prawda? Okej. Okay. No, jakieś się... Część sanitarna, medyczna. Max szmat, jak to jest możliwe. No, trzeba uleczyć Eli w takim razie. Chyba, że Dina potrzebuje. Ale liczmy, że nie. Dobra, już teraz na pewno nie max szmat, bo zaraz sobie stworzymy jeszcze jedną apteczkę. No dobra, szmat mamy dużo, ale nie mamy już w ogóle... alkoholu? Ktoś tam wskoczył? Czy mi się tego wydawało? 12 pocisków. Nie, zostawmy. Ej, tutaj pusto, no to już po prostu nie ma sensu trzymać tej broni póki co. No okej, w ten sposób. Zapasy, 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 zapasy. I trochę więcej zapasów. A nie, w sumie chyba możemy cisnąć sprintem. Już była przecież kwestia dialogowa, że... Czy to chyba wszyscy? To chyba wszyscy. No ale czy sięgała ta kwestia aż tam? To jest pytanie klucz. No starczy kolejna grupka, która wybiegnie. Patrzcie, ale delikatny backtracking teraz. Czy aby na pewno... Nie pomijam czegoś istotnego. Tam jeszcze się czai jeden podręcznik. Przypomina. Czy to może backtrackingiem nazwać w tym momencie? I stanęła jak ten słup soli. No jest duża szansa, że po prostu obszedłem coś, gdzie mogłem coś znaleźć. Dobra, na górze mnie jeszcze nie było. Tu też coś mogli zostawić. Może naboje właśnie do broni dalekiego zasięgu. Może on miał. Ale na dobrą sprawę to chyba powinny być dwa trupy, prawda? Ej, ten karabin wygląda spoko. Czemu ty go nie podnosisz? Jeszcze chwilę temu był sprawny, dostawać z niego kulkę. No, czy tam delikatne draśnięcie, no bo prawdziwa kulka, no to... Oj, tutaj by owinięcie przedramienia bandażykiem nie pomogło. Ej, dobra, tam wejdziemy na pewno. No, serio? Nic na dachu? To po co tu włazić? A, aha, iść boczną alejką, wejść po drabinie, zaczaić się na gościa z góry i tutaj faktycznie można było się prześlizgnąć po prostu. O, krzywdy sobie nie zrobiła. Całe szczęście. Aha, to tylko ty. A, czyli faktycznie było wysoko. No, tak blisko nie trzymaliby siebie zarażonych. Więc to nie jest zarażony. Coś tak wygląda. Rzeczy na Halloween. Ej, znowu będziemy się bawić maskami, jak w dodatku? Left Behind, w bodajże. Ej, czemu wspomniała właśnie o maskach? Ej, no, nie powtarzajmy tej historii. O, to trochę smutne było. No i też w sumie ukształtowało Ej, jako bohaterkę. O, wszystko przetrzepane, przetrzepane. Ej, tam się naprawdę daleko można wypuścić i widzę tęczową flagę, więc może, w sumie może nie odwracajmy się tyłem. Choć sobie w Eli przypadku to w sumie nie ma znaczenia. Tam. Ej, no na pewno tu.
Nie, ale serio, rozumiem, że zlecieli się wszyscy. Że zaraz nie wpadnę tutaj na jakiegoś gościa, ale w sumie wtedy potrafię go rurą z nożyczkami i będzie koniec śpiewki. Znowu Max Buterek. Szlak. Trzeba tą jedną gdzieś. Ej, o właśnie. I to w sumie, ej, autentycznie może się to wydawać potencjalnie głupie, ale też potencjalnie mądry pomysł. Szybasty tam. O to mi właśnie chodziło. Ej, a przy okazji tutaj można wejść. Dobra, spytam raz jeszcze, po co? Chcemy wskoczyć na sygnalizację może? To nie Uncharted. Nie, po prostu chciałem sprawdzić, czy może ktoś tutaj jest w pobliżu, takim najbliższym pobliżu i usłyszy tą tuczoną szybę, tak myślałem, ale tu kończą się butelki, na to wyszło. I przyleci, ale nie. Okej, ta lokacja ma jeszcze parę zakamarków. Być może wymagających shotguna. Bardziej z tej strony, bo tam już byłem. Płoty do sforsowania, prawda? Dobra, z grubsza. Rzekłbym, że wszystko w tej części. Chodź. Hehe. Nie do końca. Ej, te okrzyki Diny potrafią troszeczkę zdekoncentrować. W sensie myślę, że coś innego się dzieje, niż faktycznie się dzieje. Ale nie, no chyba faktycznie oczyściliśmy to. Przynajmniej ten skrawek. O, dobra, czy już wiemy, gdzie nie iść? Raczej. A tam, gdzie iść? Też raczej. Nie jestem w stanie rozczytać, ale pewnie nie było tam. Zapraszamy, mamy multum zapasów, z chęcią się podzielimy. A może? Moment, a może? Nie. Chyba jednak odtąd zaczniemy. Tu wydaje się, aby bliżej początka dalszej drogi. Widać najbardziej otwarty teren, ale i dłuższa trawa. Shotgun na długi dystans to naprawdę, ale to naprawdę kiepski pomysł. W kierunku tęczowej flagi. I co, tutaj zrobimy sobie przystanek koło Barbera? O, ho. I ta idzie przodem. Dobra, to my w tą stronę. To nie jest droga jednokrotnego użytku, prawda? Cofniemy się na górę bez problemu. Bagażnik zawsze warto byłoby sprawdzić. Może ktoś się brał akurat torbę z czymś gdzieś podczas ucieczki, tylko nie zdążył. Dobra, to nic. Ej, serio, stacja benzynowa, czy idziemy dalej? Pograć w kosza na przykład? Czy najbliżej wieżowców jest? Idąc tędy. Dobra, tu śmierdzi, bo teraz w tym momencie zaśmierdziało progresem bardziej tutaj. No, szukam ich czegoś, ale droga bez powrotu. Ale znalazłem coś lepszego. Jak ci intruzi się tu dostali? To kolejni. Tą samą drogą, którą uciekli dezerterzy. Moim zdaniem są tu. Dezerterzy są najgorsi. Mam ich w dupie. Jeśli ktoś nie chce tu być, droga wolna. Jebani zdrajcy. Z bliznami przynajmniej wiadomo, czego się spodziewać. No, jak mówiłem. Ej, tylko dwójka? Mam ich w dupie. Raczej nie będą skakać, będą szli schodami, a jak będą szli schodami, to pewnie w tą stronę. Może jednak ta strzelba. Nie powiedz, że nie idziesz prosto, no właśnie, przez trawę. Okej, ale patrol dwójkowy. A pojedyncze zabójstwa tutaj raczej nie wchodzą w grę. Oj. Bo nie wyczułgałem się za daleko, co? I w sumie jedno ci jest zabójstwo, a później... No właśnie, idziemy za nimi? Może mnie wciągają teraz w pułapkę. Ale idą póki co znajome moje rewiry. Tutaj byłem chwilę temu. Nie wiem, czy gleba coś tutaj pomoże w tym momencie. Ale chyba zawracają, albo przynajmniej jedna z postaci. Gdzie? Przypadkiem tutaj nie patrz. No dobra, trzeba będzie spróbować w ten sposób. Liczę, że się nie... No nie... Nie, serio, dobra. Trzeba będzie jakoś zrobić. No doch. No da, ślepy, autentycznie ślepy, jeszcze wiedząc, że gdzieś kręcą się intruzi.
Nie, debil do stopnia. Serio, że idziemy sprawdzić tą stację benzynową. Tu nie ma co. Serio, z debilami się nie będę użerał. Sprawdzimy jeszcze stację. Tam śmierdzi progresem. A tu śmierdzi benzyną. Oby, pewnie. Może. Oby niezarażonymi. No ale przypomnę, raczej tak blisko na nikogo zarażonego się nie natkniemy. Tak blisko siedliska ludzi. Jakieś pojedyncze przypadki pewnie tak, ale z grubsza wszystkie bramy były pozamykane, szczelnie zamknięte społeczeństwo, więc... No to nie powinno mieć miejsca. O! Dobra, fajnie. Jeden do broni myśliwskiej. No to widzę troszeczkę bez skrępowania. O, i drugi. Dobrze widziałem, batonik, którego zjeść nie mogę, bo mamy pełne zdrowia, dokładnie. Ej, czy ja coś... Nie, to tylko... Tylko Dina. Mam nadzieję. Serio, nie potrzebuję straszaka na sam koniec odcinka jeszcze. No Max Schmatt znowu, to też niedopuszczalne. O w dupę. To... Kurde, kolejny dwójkowy patrol. Nie wiesz, co każe ci z nimi robić. Jak zaczynają wyjść, robi się ciężko. Ej, to jest sobie dobre miejsce, żeby się skitrać. No dobra. Świetne miejsce, żeby się skitrać nawet, rzekłbym. Dobra, dwójka tutaj. Mam dla ciebie pewną radę. Na zewnątrz jeszcze jeden. Skończ, gdy tylko zdobędziesz informację. O, i ten już jest martwy w pierwszej kolejności. Dawaj tu, dawaj tu. Ciche zabójstwo. Ciche. Dobra, może nawet zwłoki pozostaną niezauważone. Ej, miał być cicho. Zamknij się. Dobra, ci następni. Jeden. Drugi. O, jeszcze się rozdzielili. Ej, poślemy ich do piachu. Jeszcze w tym odcinku. Albo oni poślą mnie. Ale tu się nagle zacząłem bawić przeczesywanie okolicy. W poszukiwaniu zapasów daje się dwójka złoczyńców kręci. No, złoczyńców. Wilki, WLF. Ej, wiesz co, będziesz blokować mi wyjście. No, trochę to będzie ryzykowne. Bardzo to było ryzykowne. Ej, sprawdzimy, jak się palą. A daleko są od ciebie? Jakby byli koło siebie, to miałoby sens. No kurde. Idzie tutaj? Nie. I to był błąd. Nie sprawdzam tyłów, niestety. Więc coś się może mi zaczaić zaraz, ale... I po tobie. Znaczy nie ma co uciszać ze sztyletem w gardle. Tak w sumie. Aż się chce użyć tego... zmajstrowanego przeze mnie przedmiotu. Aby co mamy zamiennik. I... Ej, to też naprawdę nie jest chyba najlepszy moment. Ale... Ryzyk, fizyk. Sporo. Co my możemy zrobić? Co my możemy... O pojemność. Oczywiście, że tak. Nie, to bezczelnie, nie? Tak, tam gościu się kręci, tutaj trupy leżą. A Eli sobie upgrade'ujesz od gana. Też tak można. Ale no nie chciałem, żeby to aż tak długo zajmowało. Ale dobra, pojemność. Cyk, cyk. Szybkostrzelność, stabilność, nie? W odrzut warto by było. Ale w sumie w stabilność też. Stabilność, celność i mniejszy odrzut. Dobra, tutaj. Styknie. Mam nadzieję, że teraz gość mnie nie capnie, bo to jest to ostatnie, co mogę ulepszyć. Serio? To wystarczyło? Naprawdę to wystarczyło? Delikatnie oszlifować kolbę. Dobra. Nie wnikam. Czemu 5, a było 6?
Też dziwne. Gdzie on? On cały czas w tym samym miejscu, naprawdę? No, ej, no, proszę cię, Eli, no, Eli, no. No to będzie, to jest chyba ostatni ziomek, tak swoją drogą. Nie! A kurde, wcale nie! Więc tego tym bardziej warto po cichu jeszcze. Chyba tamci przyszli. A może się będą kręcić po prostu? O, w dupę. Przetestowane. Faktycznie wydawała się pewnie stabilniejsza. Ale dobra, teraz przylecą wszyscy. Sorry. Ale strzelanina w następnym odcinku, bo tego będzie sporo. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej. Dina, nie zgij.